Hej, siemano, cześć i czołem. Słuchajcie, ogłoszenie wyników i co mogę powiedzieć? Jesteśmy na dworze, fajna pogoda, dlaczego by nie zrobić tego na dworze? Akurat przy okazji kręcenia innego materiału. Mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzać tutaj wiatr, który będzie huczał zapewne w mikrofonie, ale niestety nie mam takiej osłonki, no. Niestety, no. Dobra, ogłoszenie wyników, słuchajcie, dzięki wielkie za wzięcie udziału. Nagrody były, no, troszkę małe, słuchajcie, ale następnym razem na pewno bardziej się postaram. Fajna zabawa. No i oczywiście, jak to jest przy konkursach, parę osób będzie szczęśliwych, natomiast większe grono będzie niestety trochę niezadowolone, bo czemuś mu dał, przecież kurde, ja miałem lepszy. No ale no tak wybrałem, słuchajcie, ja nie pytałem się nikogo, nie pytałem się o jakieś wskazówki, pomoc, nie patrzyłem na żadne łapki, tylko to, co akurat myślałem, że fajnie się ktoś postarał i tak dalej. Dobra. Charakterny.pl, pierwszy kod, gratulacje. Drugi kod leci do Mariu Holos, a trzeci do pit.pl9. Także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. I takie wyróżnienia, no, do Kubika, który chce chyba zostać, nie wiem, internetowym wieszczem, Mickiewiczem czy poetą. Nie, no, dobrze mu idzie, dobrze ci idzie, kolego. Co tam jeszcze? Słuchajcie, mam tu zapisane na rachunku z Lidla, także wiecie, nie? Kuba Korzeniowski, DLS.pl, Menluki i MrOrigami.pl. Także... to są takie wyróżnienia. Fajnie było. Niektórzy niestety się nie przyłożyli, nie użyli odpowiednich słów. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Fajnie by było, jakby naprawdę przestrzegaliście tych zasad, tych słów, które kazałem użyć. Niestety nie wszyscy ich używali, chociaż były fajne prace. Ale zasady muszą być. No i co jeszcze? Aha, niektórzy kopiowali z internetu, także wystarczy to w Google wpisać i wiemy, kto sobie tam coś gotowego robił. Tam dodał słowo kod gdzieś, Mikołaj i komputer. Dobra, słuchajcie, robi się trochę zimno jednak. Kurde, myślałem, że jednak jest cieplej. Do zobaczenia, do następnego materiału. Trzymajcie się. O, i może do następnego konkursu. Hej!